17 sierpnia wspominamy świętą Klarę z Montefalco, dziewicę. Klara urodziła się około roku 1275. Gdy miała 6 lat, za swoją siostrą, błogosławioną Joanną, udała się do rekluzji w klasztorze augustianek w Montefalco w Perugii. Po 11 latach jej niezwykłe życie wypełnione modlitwą i umartwieniami opromienione zostało niezwykłymi łaskami mistycznymi. Klara zmarła 17 sierpnia 1308 roku. Wkrótce rozpoczęto jej proces kanonizacyjny, który przerwała nagła śmierć papieża Jana XXII. Jej kult zaaprobował dopiero Leon XIII w roku 1881. W Montefalco do dziś pokazują nienaruszone ciało i serce mistyczki. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Klary Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.